Przede wszystkim dzisiaj chciałbym mówić o słowie życia, o tym, który jest słowem życia i o tym słowie, które dotarło kiedyś do nas. My to słowo przyjęliśmy i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. To jest, tak jak w lekcjach studiowaliśmy, ta odpowiedź naszej, odpowiedź wiary na to słowo, które było głoszone. My je przyjęliśmy do naszych serc, do naszych umysłów, poszliśmy za tym i Bóg prowadzi nas przez to życie. Ellen White coś takiego powiedziała, kiedyś napisała, że Słowo Boże musi być przyjęte sercem, nie tylko umysłem, ale przede wszystkim sercem, bo musimy je przyjąć do naszego jestestwa, do środka. To ono musi w nas się zakorzenić i żyć i wtedy będzie zmieniać nasze życie i tym Słowem będziemy dzielić się z innymi, dlatego że to się sprawdziło w naszym życiu, że to działa, że to faktycznie jest Słowo Życia, a nie jakaś kolejna teoria, może ciekawa, ale tylko teoria. To tak jak Słowo Boże, to nie jest jakaś kolejna ciekawa książka, tylko to jest Słowo, które ma Słowo Boże, które niesie życie. I tak jak czytaliśmy właśnie tutaj, to nam brat przeczytał z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. Apostołowie nic innego nie robili, jak głosili Słowo, przez to trafiali czasami do więzienia. I tak jak tu czytaliśmy, anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia, a wyprowadziwszy ich powiedział: idźcie i wstąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia. Pamiętamy, że jak apostołowie zostali postawieni przed Sanhedrynem, przed Radą, to zakazano im głoszenia Ewangelii, zakazano im głoszenia Jezusa jako Mesjasza. I co oni wtedy powiedzieli? Nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli, czegośmy doświadczyli. Tak, jak Jan powiedział, czego nasze ręce dotykały, cośmy słyszeli. Nie możemy o tym nie mówić. I myślę, że my jako chrześcijanie też tak doświadczamy, takie mamy doświadczenie i też staramy się w taki czy w inny sposób dzielić słowem życia z innymi ludźmi. Bo te coraz ciekawsze czasy często skutkują tym, że wielu ludzi trafia niestety do szpitala i nawet wśród naszych braci i sióstr nie zawsze wychodzą z tych przejść związanych z pandemią. To są albo zostawiają bardzo takie mocne ślady na ich zdrowiu. Więc to jest taka nasza rzeczywistość, dlatego to Słowo Boże powinno być wszelkimi Słowo nadziei powinno być wszelkimi sposobami głoszone, żeby jak najwięcej ludzi znalazło tą nadzieję, znalazło sens w życiu i nawet jeśli tak się złoży, że odejdą z tego świata, bo czasami bardzo szybko może się to niespodziewanie stać, to odejdą bezpieczni. Bo jak jest napisane, że ten, kto żyje i wierzy we mnie, to Pan Jezus powiedział, w Ewangelii Jana jest to zapisane w 11 rozdziale, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To obiecał Pan Jezus Chrystus. My się trzymamy Jego obietnic i dzielimy się, sami staramy się żyć tymi obietnicami z pomocą Bożą i dzielić się tymi obietnicami z ludźmi w tym coraz bardziej chorym i trudnym czasie. Nie tak dawno, w sumie, nie tak dawno właśnie brat Marek Micyk miał, nasz pastor w Podkowie Leśnej miał kazanie zatytułowane Nie martw się, będzie gorzej. Gorąco polecam też to kazanie właśnie, ono też nawiązuje do tych czasów. Jest tam dużo ciekawych myśli, jakichś doświadczeń z życia wziętych, ponadczasowych refleksji i warto samemu się z tym zapoznać, ale też można przekazać innym. To też jest zgłoszenie Ewangelii. I niedawno właśnie też skończyły się wykłady pastora Marka Finlaya, który jest też autorem tej książki Nadzieja na trudne czasy. Jak wiemy o trójanielskim poselstwie, trzy kosmiczne przesłania. To, że one się skończyły, to nie znaczy, że nie są dostępne i nie możemy ich reklamować, zachęcać naszych przyjaciół, znajomych do tego, żeby się z tym zapoznawali. Ale mamy też dostęp do, myślę, że mamy do tej książki, może ją czytaliśmy, jeżeli nie, to też polecam, Nadzieja na trudne czasy, pastor Mark Finlay. I nie tak dawno było właśnie też obchodzone w chrześcijaństwie święta wielkanocne i pastor tutaj Mark Finlay nawiązywał między innymi właśnie do tej pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I chciałem tu kilka fragmentów dla nas przeczytać tak tytułem przypomnienia, zachęty, może jeśli nie czytaliśmy, że warto się takimi rzeczami dzielić. Chociażby właśnie na okoliczność świąt wielkanocnych, ale nie tylko.
Tu na stronie 51 czytamy takie słowa, że uczniowie Jezusa ukrywali się w sali na piętrze, obawiając się wyjść na zewnątrz, niepewnie tego, co ich czeka. Podobnie podczas pandemii COVID-19 miliony ludzi zamknęły się w swoich domach, swego rodzaju kwarantannie przejęte lękiem. Też pastor tutaj nawiązuje do tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Potem pisze o chrześcijankach. Kobiety nie znały odpowiedzi na wiele pytań, nie rozumiały sensu wielu zdarzeń, które rozegrały się na ich oczach. Z pewnością nie miały też pojęcia, jak odsunął ogromny kamień zamykający grobowiec. Ponadto mogły być pewne, że rzymscy strażnicy nie pozwolą im złamać pieczęci, a tym bardziej nie otworzą im grobu. Nie wiedziały, jak rozwiążą ten problem, ale wiedziały jedno, mianowicie, że mają obowiązek do spełnienia, a Bóg zatroszczy się o resztę. I teraz pastor zwraca naszą uwagę, takie myśli przekazuje. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania, by czynić to, co Bóg kładzie ci na sercu. Wiara nie oznacza, że wszystko wiesz. Oznacza, że ufasz pomimo niewiedzy. Wiara to nie wiedza, ale zaufanie. Wiara nie daje wszystkich odpowiedzi, ale daje ufność, że Bóg wciąż nas miłuje i działa dla naszego dobra, nawet jeśli my nie do końca to rozumiemy. Inny jeszcze tutaj fragment. Dlaczego ukazał się właśnie Marii? Pewnie dlatego, że to ona najbardziej tego potrzebowała. Jezus jest z nami zawsze, ale najbliżej jest wtedy, kiedy najbardziej Go potrzebujemy. Oto pierwsza zmieniająca nasz lekcja płynąca z historii zmartwychwstania. Radujcie się, On zmartwychwstał, nastał poranek, ciemność minęła i pojawia się nadzieja. I myślę, że też mieliśmy takie doświadczenia w naszym życiu, że czasami wchodziliśmy w tą ciemną dolinę, że było bardzo ciemno, bardzo źle, mieliśmy wszystkiego serdecznie dość. Wołaliśmy do Pana, jak czytamy w psalmach, tak, czy w innych fragmentach Słowa Bożego, Pan nas wysłuchał. Czasami prosimy też innych, naszych bliskich, braci, siostry, przyjaciół i czujemy wpływ tych wysłuchanych, tego Bożego działania, tych wysłuchanych modlitw, tak? Że ta wspólnota duchowa jest bardzo ważna, żebyśmy nie zamykali się tylko sami ze sobą, tylko żebyśmy się otwierali na Boga, szukali Boga, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, tak? Ale też prosili, jak jest powiedziane, gdzie dwóch lub trzech będzie zgodnie prosić, ja jestem, ja wysłucham, tak? Więc to jest ważne, żeby tą wspólnotę duchową mieć i ją rozwijać, budować, żeby to wsparcie mieć. I tak jak tutaj jest napisane, radujcie się, On zmartwychwstał, nastał poranek. Że ten poranek, myślę, że nieraz w naszym życiu nastał, a jak wierzymy, jeśli nie doczekamy żywo, że kiedyś nastanie ten poranek zmartwychwstania. Bo jeśli Pan Jezus nie stanie nad naszym grobem i nas stamtąd nie wywoła, to nikt inny nam nie jest w stanie pomóc. Jezus ma lekarstwo na wirusa grzechu. On umarł i żyje. On umarł za nas, żyje dla nas i przyjdzie powtórnie po nas. W domu Jaira, przełożonego synagogi, Jezus wprost rzucił wyzwanie śmierci, kiedy wypowiedział do zmarłego dziecka słowa: dziewczynko, mówię ci, wstań. Mamy społeczność z kimś, kto ma życie sam w sobie, kto tym życiem pokazał nieraz zmartwychwzbudzając Łazarza czy innych ludzi, że ma moc nad śmiercią, może człowieka powołać do życia. I on to udowodnił, że ma taką moc, on ma życie w sobie i tego się trzymamy, tej obietnicy, że błogosławieni wszyscy, którzy zasypiają, odchodzą w Panu, tak? Idzie za nimi ich zapłata, czy umierają z nadzieją. List, dlatego co warto robić, my jako chrześcijanie, co powinniśmy robić. Przeczytam może tutaj fragment z takich tekstów, które otrzymałem, a które też przekazałem wczoraj, dzisiaj. Dzisiaj z rana, na przykład od naszej siostry Wiesi. Być może niektórzy z was otrzymują od Wiesi z Hajnówki. Panie, imię Twoje trwa na wieki. Panie, pamięć Twoja po wszystkie pokolenia. Albowiem Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zlituje się. Psalm 135. I życzenia szczęśliwego sabatu i radości w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Inny brat Robert pisze,
Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest miła. Psalm 147 i też błogosławionego dnia sobotniego brat Robert z rodziną. Siostra Helena z Czechowic, którą też wszyscy chyba znamy. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest listu do Hebrajczyków 10:38 i komentarz bodajże z drogi do Chrystusa, że Duch Święty daje wiarę, ale może się ona tylko wtedy potęgować, kiedy się ją pielęgnuje. Niewiara wzrasta, jeśli się ją podsyca. Czyli to są nasze decyzje każdego dnia. Czy pielęgnujemy wiarę i tą łączność z Bogiem i ona się potęguje, czy rozwijamy, podsycamy niewiarę, tak? Dlaczego warto to robić? Bo tak jest napisane w Słowie Bożym. List do Efezjan, jeśli macie Biblię, a myślę, że macie, to otwórzcie list do Efezjan, rozdział 5 i od wiersza 18 i kolejne 18, 19 i 20. List do Efezjan. Dlaczego warto dzielić się Słowem Bożym, na przykład wykorzystując te możliwości, które mamy elektroniczne, tak? W tej chwili. Środki przekazu. Czyli nasze komórki, iPady i wszelkie inne. List do Efezjan, 5 rozdział, 18-20. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoich sercach, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego warto to robić? Bo to daje wzmocnienie duchowe. Ja już miałem ileś takich przypadków, że osoby dziękowały za to, że to słowo dotarło do nich, a ja nic innego nie robiłem, tylko podzieliłem się tym słowem, które sam otrzymałem. Może to niewłaściwe słowo łańcuszek, ale w tym przypadku to jest taki przekaz to, co dobre innemu. Jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie znaleźć, gdzie chleb, tak? To trochę na tej zasadzie. Dzielenie się Słowem Bożym niewiele nas kosztuje, a może być wielkim błogosławieństwem dla kogoś, kto jest akurat na przykład w tej ciemnej dolinie i potrzebuje w tym akurat momencie tego dokładnie tekstu. I Duch Święty o tym wie, my o tym nie wiemy, ale przekazujemy i to dźwiga tego człowieka z kolan. Wiele osób tego doświadczyło, dlatego warto się dzielić tekstami Słowa Bożego. List do Kolosan. Podobny tekst apostoła Pawła, 3 rozdział, wiersze 16-17. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersze 16-17. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Czy to jest trudne? Myślę, że to nie jest trudne. To czasami brat Dima też przysyła różne teksty ze Słowa Bożego. Wymieniamy się tym. To jest bardzo pozytywne i bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że widzimy po tych znakach czasu, które są wokół nas, że to wszystko szybkimi krokami zmierza do wielkiego finału. I bardzo, kochani, potrzebujemy tego wzmocnienia duchowego. A nigdzie tego indziej wzmocnienia duchowego nie znajdziemy, jak w słowie życia. Ja już to chyba mówiłem na tym miejscu, ale wiemy, że modlitwa jest oddechem duszy. Słowo Boże jest chlebem życia, tak? Duch Święty, społeczność z Duchem Świętym, Duch Święty jest tą wodą życia, tak? To jest to napełnienie od Boga po prostu Duchem Świętym, to jest ta woda życia, która jest źródłem wody wytryskującej ku żywotowi dla ludzi. To jeśli się nie je, nie pije i nie oddycha, to co się z człowiekiem dzieje? Jeśli nie mamy czasu na Słowo Boże, jeśli nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na szukanie społeczności z Duchem Świętym, to z dużym prawdopodobieństwem w szybkim czasie możemy się znaleźć na duchowym ojomie. I będzie nam się wydawało, że mamy się bardzo dobrze, a szatan się już o to postara, kochani. Czytajcie na przykład Życie Jezusa, jak tam jest bardzo fajnie plastycznie opisane te rzeczy, tak głębiej są pewne rzeczy przedstawione. I Ellen White tam właśnie zwraca na to uwagę, że jest ktoś, kto się bardzo postara o to, żeby wam niczego nie brakowało, tylko jest jeden warunek. Zostawcie to. Zostawcie Słowo Boże.
Przestańcie się modlić, przestańcie szukać Boga i ktoś się bardzo postara o to, żeby wam możliwie niczego nie brakowało, żeby was odprowadzić od Boga po prostu. Jak to szatan mówił do Jezusa? Dam ci to wszystko, tak? Tylko się mi pokłoń. I to samo się dzieje w życiu ludzi. Każdy człowiek wybiera, czy kłania się Bogu i szuka Boga w swoim życiu, szuka tej społeczności z żywym Bogiem, ze Słowem Życia, czy zostawia Boga, ma tylko tak od święta do święta. I to mu wystarczy. Czyli praktycznie Pana Boga w życiu człowieka nie ma. W tych szczególnych czasach, w których żyjemy, potrzebujemy nie tylko wsparcia dla naszego zdrowia fizycznego, psychicznego czy duchowego. Same ograniczenia w postaci maseczek, w postaci zachowywania dystansu społecznego, szczepionek oraz wzmacnianie odporności przez różne właśnie witaminy, probiotyki czy jakieś inne sposoby jeszcze, inne środki, to wszystko to jest za mało. Wielu, także młodych ludzi, nie radzi sobie z tą trudną sytuacją, w jakiej się znalazło. W tej izolacji, w tym odosobnieniu, w tych ograniczeniach. Wielu ludzi wpada w depresję. Niektórzy kończą swoje życie przedwcześnie. I myślę, że to jest nasza rola jako chrześcijan, żebyśmy właśnie z tym słowem nadziei na różne sposoby starali się dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Myślę, że doświadczyliśmy tego, ale jeszcze też do tego zachęcam. Miejmy przy sobie czy jakąś książkę, czy zakładkę, czy jakiś inny materiał. Westchnijmy do Pana, Panie, użyj mnie, tak? Z rana, kiedy otwieramy nasze oczy. Gwarantuję wam, kochani, że Pan postawi ludzi na waszej drodze i będziecie mogli się podzielić tymi rzeczami. I wierzę, że postawi tych, którzy tego bardzo potrzebują, którzy szukają i którzy będą wam bardzo wdzięczni, chociaż może już was na oczy nigdy nie zobaczą. Czasami chcielibyśmy jechać, głosić Ewangelię gdzieś na drugi koniec świata, a tak jak nasza siostra Ellen pisała, ci ludzie często są wokoło nas, to są często nasi sąsiedzi z bloku, z osiedla, z ulicy, nasi przyjaciele, koleżanki, koledzy w pracy, znajomi. To są tacy sami ludzie jak my, którzy szukają Boga niejako po omacku, jak to jest napisane często, którzy nie znają często elementarnych praw Słowa Bożego. O tym, że zbawienie jest za darmo, z łaski, nie trzeba na nie zapracować, zasłużyć czy kupić, bo tego się po prostu nie da kupić. Potrzebujemy jak powietrza, wody i pokarmu, obecności i wzmocnienia od Pana życia, od Pana Jezusa Chrystusa. Jezus żyje, Jezus słyszy i Jezus działa. I On jest niesamowity w swoim działaniu. A my musimy zwrócić się do Niego, wołać do Niego, czy prosić też innych, żeby wołali za nami do Niego. I dzieją się cuda, dzieją się niesamowite rzeczy. Te rzeczy działy się nie tylko kiedyś, 2000 lat temu, ale dzieją się dzisiaj. Wielu ludzi wychodzi z nałogów, z narkotyków, narkomanii, z alkoholizmu, z innych trudnych sytuacji życiowych, z jakichś chorób. Dzisiaj cuda też się dzieją. Dzisiaj Jezus też nadal działa. I tak jak czytamy, bodajże to jest w Wielkim Boju, że zresztą w Słowie Bożym jest napisane, ale też w różnych książkach siostry Ellen White i nie tylko, że im bliżej będzie końca, tym coraz potężniej Duch Święty będzie działał, będzie to ożywienie, odrodzenie pierwotnej pobożności sprawi, ale też jak czytamy, wybuchną na nowo prześladowania, kiedy nastąpi to odrodzenie pierwotnej pobożności. Też jest zachęta do nas, abyśmy to ożywienie i reformację z pomocą Ducha Świętego wprowadzali w naszym życiu, w naszych zborach, żeby Bóg mógł nas przygotować do wieczności i na te trudne czasy, które nadchodzą. Pan życia mówi, odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. I wielu ludzi o tym nie wie, że Pan Jezus jest jak ten dobry chleb, który jest dla każdego człowieka, który jest tym chlebem życia, po który można wyciągnąć rękę i nie trzeba
jakichś pośredników specjalnych. Nie trzeba płacić za to. To jest za darmo. Wielu ludzi o tym nie wie. I nasza rola jako chrześcijan jest, aby dzielić się tym słowem nadziei. Dzielić się tym, że Jezus jest dla wszystkich. Że Jezus żyje, że jest tym dobrym chlebem. Chrześcijaństwo tak naprawdę jest bardzo proste. Tylko ludzie niestety często albo zrobili, albo robią dużą nadbudowę, bardzo to rozwijają i tworzą przez to bariery, mury w tym dojściu do tego, który ma życie w sobie. Psalm 37 i wiersze 30 i 31. Czytamy tam takie słowa w psalmie 37 i wierszach 30 i 31. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język mówi o sądzie. Prawo jego Boga jest w jego sercu, jego kroki się nie zachwieją. Jeżeli będziemy szukać Pana każdego dnia, będziemy czytać Słowo Boże, będziemy się go uczyć na pamięć, będziemy się tym Słowem dzielić z innymi, będziemy z pomocą Ducha Świętego starali się stosować do tego, co Pan od nas chce, to tak jak jest napisane, kroki nasze nie będą się chwiały, bo Pan będzie nas podtrzymywał. A jeśli nawet się potkniemy, to Pan nas podźwignie. Jak jest napisane w pierwszym liście Jana, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jakby się komu zdarzyło potknąć, tak, mamy orędownika u Ojca. Jedynego orędownika do Ojca, który się wstawia za nami. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język mówi o sądzie. Ale dlatego o tym mówi, bo zna tego, który jest prawodawcą, zna tego, który jest źródłem. Niektórzy by chcieli oddzielić przykazania, czy to, co Pan Bóg dał ludziom od Boga i powiedzieć, że czy od Pana Jezusa Chrystusa i powiedzieć tak, Jezus tak, bo Jezus jest dobry, prawo Boże nie, tak, bo ono utrudnia życia, bo to jest dla Żydów, bo to jest Stary Testament. Natomiast tak naprawdę prawo Boże jest odbiciem Bożego charakteru i tego się nie da rozerwać. To tak jak czytamy w tej pięknej książce Życie Jezusa, do której gorąco zachęcam, aby ją czytać. Bardzo dużo głębokich myśli tutaj jest zawartych w życiu Jezusa. Ellen White też pisze właśnie o tym, że w Jezusie, zresztą to jest Słowo Boże, tylko jeszcze tak dodatkowo rozwinięte, plastycznie tak bardziej przedstawiony ten obraz, że Bóg w Chrystusie zaadoptował ludzkość, zabrał tą ludzkość do tronu swojego na zawsze. I nie ma możliwości rozerwania Boga z ludzkością. W Chrystusie jesteśmy trwale związani z Bogiem. Nie ma możliwości rozerwania Boga, człowieka od Boga. To jest zagwarantowane w Chrystusie. Jedyne, co do nas należy, to trwać w tym krzewie winnym każdego dnia. Szukać Pana, szukać społeczności, prosić innych też, żeby się modlili za nami. Trwać w tej więzi. I dzielić się tą więzią z innymi. Kochani, inna obietnica Boża, list do Rzymian, 8 rozdział, obietnica, którą warto pamiętać, zaznaczyć sobie w jakiś sposób w swoim Słowie Bożym i dzielić się tym z innymi. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz. Kiedyś w jakiś szczególny sposób to do mnie dotarło i sobie zaznaczyłem i często się dzielę tym tekstem z różnymi osobami. List do Rzymian, 8:28, to tak łatwo zapamiętać. Tam są inne też teksty zaraz potem. Ale 8:28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Jeśli będziemy lgnąć do Pana, będziemy szukać społeczności z Nim, to mamy zagwarantowane w tym i w innych tekstach Słowa Bożego, że Pan będzie działał dla naszego dobra. I nawet jeśli przyjdą w naszym życiu jakieś doświadczenia czasami, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, to Jezus, choć był Synem Bożym, musiał nauczyć się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jak tam czytamy, to Bóg wszystkich, których przyjmuje za synów, to co? Chłoszcze, tak? Żeby co? Żeby ukształtować ich charakter dla wieczności, tak? Żeby nas ociosać, jak to się mówi. Ukształtować dla wieczności.
To nie dlatego, żeby uczynić nasze życie bardziej przykrym, tylko dopuszcza pewne sytuacje, jak to niektórzy zwracają uwagę, że czasami wołamy do Pana: Panie, pomóż mi z czymś zrobić porządek. No i nagle doświadczenie przychodzi. Panie Boże, czemu to przyszło na mnie? No bo mnie o to prosiłeś. Mamy z czymś problem, chcemy jego rozwiązania. Pan Bóg wprowadza nas w różne doświadczenia i czasami mamy pretensje do Pana Boga, że czemu nas wprowadza. Kochani, bardzo potrzebujemy społeczności z Panem i takiego zupełnego otwarcia dla Boga, żeby: Panie, bądź wola Twoja. Nie tylko jako w niebie, ale też i w moim sercu, w moim życiu, na ziemi. Tak? Czy jak się modlimy: bądź wola Twoja na ziemi, to modlimy się też: bądź wola Twoja w moim życiu? To są takie pytania dla każdego z nas. Pierwszy list Jana, inne takie ciekawe teksty, 5 rozdział i tam od wiersza 13. 13, 14, 15. Pierwszy list Jana 5, 13, 14, 15. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Apostoł Paweł, apostoł Piotr, apostoł Jan, Jakub czy inni apostołowie nic innego nie mówili, niczego innego nie uczyli, jak to, co my dzisiaj możemy przeczytać i możemy przyjąć przez wiarę. Jeżeli przyjmiemy to przez wiarę i będziemy ten bój duchowy toczyć, każdy z nas indywidualnie, bo jak to ktoś powiedział, że Pan Bóg nie ma wnuków, tylko ma synów i córki, każdy z nas musi podjąć decyzję, czy chce iść przez życie z Bogiem, to jeżeli będziemy szli z Bogiem przez to życie nasze, przez tą pielgrzymkę, przez ten przedpokój, tak jak to brat Karauda kiedyś powiedział, wchodzimy, przechodzimy, wychodzimy. Jeżeli przez ten przedpokój będziemy przechodzić z Panem, to choćbym szedł nawet ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. I mamy obietnicę, że Bóg będzie działał dla naszego dobra. I działa. Mógłbym tu wiele przykładów przytoczyć dzisiaj, tu i teraz, jakie różne rzeczy się dzieją w życiu różnych ludzi, którzy wołają do Pana i inni też wołają za nimi. To jest naprawdę słowo życia. To nie jest jakaś piękna teoria, tylko to jest ktoś, kto żyje i działa, ma życie w sobie. Ewangelię możemy, kochani, głosić na wiele sposobów. Możemy głosić, chociażby reklamując tu szkołę biblijną naszą, taki kurs z Księgi Daniela. Możemy komuś wręczyć takie zaproszenie na kurs z Księgi Daniela. Możemy gdzieś w dozwolonym miejscu przyczepić taki plakat ze szkoły biblijnej: co czeka naszą planetę, poznaj proroczą księgę Apokalipsy. Ktoś może urwać sobie taki listek, skorzystać z tego i to może być na miarę jego zbawienia. Nas to praktycznie nic nie kosztuje. Jakiś czas temu zaczęliśmy takie plakatowania w miarę regularnie. Raz w miesiącu przynajmniej staram się to robić. I widzę, że więcej osób się w to angażuje i w różny sposób to Słowo Boże jest głoszone. Ellen White coś takiego napisała kiedyś, że jeżeli nie wykorzystamy czasu dogodnego, który mamy na głoszenie Ewangelii, to będziemy musieli tę Ewangelię głosić w czasie strasznych prześladowań. Więc wydaje mi się, że to jest mądre, żeby czynić to wtedy, kiedy mamy do tego dogodny czas. Czy przez internet, czy przez plakaty, czy przez jakieś zaproszenia, czy przez nasze, kochani, uczestnictwo w grupach uczniowskich. Są takie grupy w naszym kościele, można do nich się dołączyć. Grupy modlitewne, można do nich dołączyć i można otrzymywać to duchowe wzmocnienie. Można się rozwijać duchowo. Jest to nam bardzo potrzebne, bardzo dobre, bardzo przydatne i naprawdę gorąco do tego zachęcam i nie mówię o czymś, czego sam nie robię. Staram się to z pomocą Bożą praktykować, robić i to, co dobre, to promować. Póki jeszcze możemy, bo nie wiemy, jak długo jeszcze Słowo Boże będziemy mogli tak swobodnie głosić. Nasza siostra Larysa zaproponowała, zainicjowała takie zbudowanie ściany duchowej, takiego muru duchowego w naszym zborze. Zaprosiła ilość osób i starają się przez 24 godziny na dobę modlić za zborem, czy też za bliskimi osobami.
I dlaczego właśnie warto się modlić? Dlaczego właśnie takie inicjatywy, takie małe grupy modlitewne w zborze czy w kościele, czy takie ściany modlitewne, tak? Takie duchowej obrony, taki mur obrony, można to powiedzieć, ochrony zboru, tak jak kiedyś miasta były przez mury chronione. Dlaczego warto takie coś robić? Tu są takie cytaty, które siostra właśnie znalazła z Wielkiego Boju i poselstwo dla młodzieży. Dwa cytaty jej przeczytam. Danie nam w odpowiedzi na szczerą modlitwę tego, czego nie otrzymalibyśmy bez niej, jest częścią planu Bożego. Czyli z tego wniosek jest taki, że jeżeli nie będziemy wołać do Pana w modlitwie, to po prostu pewnych rzeczy nie otrzymamy. Pan Bóg nikogo na siłę niczym nie będzie uszczęśliwiał. On złożył taką ofiarę, że już nic więcej specjalnie do tego dołożyć nie można. A wszystko, co wynika ponad, to wynika z tego, że ta ofiara została złożona. Jak czytamy między innymi właśnie w książce Życie Jezusa, to ten skarbiec Boży został otwarty przez tego, który pozwolił się ukrzyżować. I my z tego skarbca możemy czerpać. Natomiast tutaj też jakimś kluczem, tym, co rozwiązuje ręce Bogu do większego jeszcze działania, to jest właśnie modlitwa. I ten drugi fragment z poselstwa dla młodzieży. Modlitwa jest tchnieniem duszy. To jest ten oddech duszy. To jest tajemnica mocy duchowej i nie można jej zastąpić niczym innym. Modlitwa ściśle łączy nas ze źródłem życia i stawia nasze życie duchowe na solidnych podstawach. Jeśli zaniedbasz modlitwę i uciekasz się do niej tylko od czasu do czasu, kiedy jest to dla ciebie wygodne, stracisz zaufanie do Boga. Twoje zdolności duchowe stracą witalność, a doświadczenia religijne będą bardzo słabe. Tak jak ja już właśnie wcześniej mówiłem, jeśli ktoś nie oddycha, nie je i nie pije, to po prostu duchowo umiera. Jeszcze z takich rzeczy pozytywnych, które możemy praktykować, kochani, to na przykład w piątkowe wieczory możemy się skontaktować z naszą siostrą, z naszym bratem, przyjacielem i przypomnieć sobie to, co w naszych lekcjach biblijnych studiowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Ja od jakiegoś czasu z moim bratem staram się to praktykować. Jest to bardzo fajna sprawa, kiedy możemy sobie tą godzinkę, czy ile tam czasu mamy, poświęcić na to, żeby sobie o Słowie Bożym poopowiadać, podzielić się myślami, tak? Wzmocnić się duchowo, też o życiu porozmawiać. Taka grupa modlitewna, do której należę od jakiegoś czasu Maranata, też takiego coś praktykuje, co też warto wprowadzić. Ja mówię o praktyce życia chrześcijańskiego, kochani. O tym, co mnie buduje, co mi pomaga i staram się tym dzielić z wami i nic innego nie wymyślam, bo to w Słowie Bożym w początkach chrześcijaństwa też takie rzeczy funkcjonowały. Kiedy ludzie się zdzwaniają przez tą godzinę czy przez dwie, grupa osób modlą się ze sobą nawzajem, rozmawiają o swoim życiu, o swoich sprawach, modlą się w tych intencjach. Na grupie uczniowskiej też podobne rzeczy. To są takie cztery działy, czas ze Słowa Bożego, czas doświadczeń, czas modlitwy. I to jest to wzajemne budowanie wiary, to wzmacnianie duchowe, ale też budowanie więzi duchowych. Te więzi są bardzo nam potrzebne, żebyśmy mieli te więzi i relacje ze sobą. W kościele, w społeczności, czy też z naszymi przyjaciółmi, z rodzinami bliskimi. Z natury jesteśmy istotami społecznymi i te więzi mają bardzo duże znaczenie. I tak podsumowując to nasze krótkie rozważanie, Pan Jezus Chrystus jest alfą i omegą, sensem naszego życia, tym meritum naszej wiary. Bez społeczności z Nim nasze chrześcijaństwo nie ma po prostu sensu. Mijamy się z celem. Pan Jezus Chrystus, tak jak mówiliśmy, jest tym Słowem, które było u Boga i to Słowo było Bogiem i to Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i złożyło to Słowo swoje ciało, pozwoliło się w niesprawiedliwy sposób zamordować, ukrzyżować, chociaż jednym słowem, jednym gestem mógł to wszystko zmienić, ale pozwolił się ukrzyżować, wytrwał do końca. I to wszystko było po to, żeby nasze życie miało sens, żebyśmy mieli nadzieję, żebyśmy, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 1,21, że w imieniu Jezusa Chrystusa
On zbawi lud swój od grzechów jego. Czyli Jezus, w imieniu Jezusa ludzie doświadczają uwolnienia, doświadczają zbawienia już teraz. Nie tylko kiedyś od śmierci wiecznej, ale już teraz doświadczają zwycięstwa, doświadczają uwolnienia. To naprawdę tak działa, że ktoś, kto przylgnie do Jezusa, Jezus zmienia jego życie. I Jezus Chrystus złożył jedyną w swoim rodzaju ofiarę i do tej ofiary już nic dołożyć nie można, tak jak to twierdzą niektórzy, że jeszcze trzeba to i jeszcze trzeba tamto. Jezus Chrystus, jak czytamy w pierwszym do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza apostoła Pawła, w drugim rozdziale, wiersz 5, jest jedynym pośrednikiem do Boga, do Ojca. I innych pośredników nie ma. I wielu ludzi o tym nie wie. I naszą rolą jako chrześcijan jest kulturalny, grzeszny sposób, tak jak w tych wykładach pastora Marka Finlaya, ale powiedzieć, jak się rzeczy mają, żeby ludzie poznali prawdę, a prawda ich wyswobodzi. Ratując innych, ratujemy samych siebie. Budując wiarę innych, budujemy swoją wiarę. Jak jest napisane w Ewangelii Jana 15 rozdział, latorośle, które są wszczepione w krzew, co się z nimi dzieje? Przynoszą owoce i wtedy są oczyszczane, żeby jeszcze więcej owocu przyniosły. Ale latorośle, które są wszczepione, a nie przynoszą owocu, to co się z nimi dzieje? Usychają i odpadają. Już nawet nie trzeba odcinać. Po prostu umierają duchowo. Jezus Chrystus ma życie w sobie i jeżeli nawet żywo nie doczekamy Jego powrotu, to On obiecał, powiedział, że ma moc nas zmartwychwzbudzić, zabrać do domu Ojca. Jak czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, wiersze 25 i 26, ostatnie teksty, które dzisiaj tutaj przeczytam. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I to jest takie pytanie do nas, czy my jeszcze w to wierzymy, że ten, który oddał swoje życie 2000 lat temu na krzyżu, że on ma życie w sobie i on może być tą alfą i omegą naszego życia, może nas uwolnić od różnych rzeczy, a jeśli żywo nie doczekamy jego powrotu, to może nas z martwych wzbudzić. Bo nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen.